Cześć, witam Was Dawid, Karado Śrem. Michał, siemanko. Dzisiaj jedziemy busem na zakupy. Co będziemy kupować, zobaczycie w dalszej części materiałów. A na początku chcielibyśmy Wam pokazać ciekawe miejsce, w którym jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Damian? Jesteśmy w Kleczewie i przy rondzie stoi taka wielka koparka. Szukaliśmy tu lokalnego ziomeczka, który teraz przedstawi dla Was, chce zachować anonimowość, ale przedstawi nam krótkie dane tej maszyny. Model SHRS315 jest najmniejszym tego typu urządzeniem kopalni węgla brunatnego Konin. Ma 34,5 metra długości, 15 metrów wysokości, waży 333 tony. Standardowa wydajność tego modelu to 1030 metrów sześciennych urobku na godzinę. Maksymalna prędkość 8 metrów na minutę. 8 metrów na minutę prędkość i 300 ponad ton. Sami jak widzicie, kawomaszyny. Naprawdę. Potwór. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jak wygląda wytwór ludzi, a więc jezioro zalane po... Widzisz, jak dasz idzie? Mhm. Jezioro, które powstało w byłej kopalni odkrywkowej. Naprawdę fajnie to wygląda. Informacje tutaj zdobyliśmy też od tego ziomeczka, którego poprzednio widzieliście, że nie wolno się w nim kąpać. Właściwie nie widzieli. Ale wygląda fajnie. Idziemy zobaczyć, co kupiliśmy, bo na pewno jesteście ciekawi, po co taki duży bus. Rąbka tajemnicy. Nasz dzisiejszy zakup. Sklejka topolowa o wymiarach, Michał? 2,5 na 1,25 m. 2,5 na 1,25 m. Tutaj jest paragonik, 2850 zł. Kurde, wiaterek jest. Jest tutaj 15 arkuszy sklejki, więc jak widzicie, trochę pieniędzy trzeba na to wydać. To jest nasze 15 arkuszy i z tego zbudujemy bandpasy. 3 arkusze są do Lupo, 12 arkuszy jest do Kediego. Zadowoleni z zakupu, bo jak wiadomo, wszystko drożeje. I co? Dzisiejszy filmik zmontowany na to, żeby nie było nudy na kanale. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Niedługo będziemy pokazywać budowę od A do Z całego Kedi. Już trochę czasu na to czekaliśmy. Oglądajcie Instagram, tam są zdjęcia, a my jedziemy dalej. Na razie, hej. Widzicie, nagraliśmy filmik i pogoda strasznie się popsuła. Na ostatnią chwilę zdążyliśmy. Jedziemy do Śremu.